To się bardzo cieszę. Miałeś sparingi z Popo. Jak oceniasz jego dyspozycję? Uważam, że jest kurwa zajebistą mordą w ogóle. Ja pierdolę. To jest taki gość uśmieszny, że jak ja go widzę, to mi się od razu chce, uśmiecha mi się morda. Jest kurwa dobry. Jak na to, że był chory 2 tygodnie, ostatnio mieliśmy takiego spara mini, to naprawdę trzyma tempo dobrze i spoko. Kibicujesz mu w walce z Mixerem? Kibicuję mu, bo jest kolegą z klubu, jakby znam go osobiście, Mixera, tylko tam piątkę skleiliśmy na tej pierwszej konferencji, więc trzymam kciuki za wszystkich z mojego klubu tak naprawdę. Chociaż u nas w klubie jest też taka sytuacja, że walczy kilka osób między sobą, kurwa, to jest stary, w ogóle, widziałem. Więc to jest ciężkie już, no nie, bo tutaj lubisz tego i nie wiadomo, co to jest dla mnie, kurwa. Też dziwna na przykład sytuacja Wojtka i Self. Tak, to jest dziwne i no. A powiedz mi, a co, czemu jest takie zestawienie, jeśli chodzi o wagowo Mixer właśnie z Popo? Bo z tego co widziałem, Popo jest troszkę większy. Oj, troszkę to mało słowo. No właśnie, wiesz. Właśnie wam powiem, że nie wiem, czy spotkaliście się face to face z Mixerem, ale Mixer przytył ostatnio jakieś 4-5 kg. Ja go ostatnio na trailerze widziałem. Różnica wagowa pomiędzy Popo a Mixerem w tym momencie to jest jakieś 7-8 kg. Sporo, ale no... Popo też bardzo przyciął, to. Więc to jest szacunek. Tak, tnie się. No. Tak. Popo w ciągu miesiąca, załóżmy, zejdzie 3 kilo wleci Mixer, ta różnica może być na poziomie 2 kg. Okay, no to już wtedy tak, bo tak albo... jak ich spotkałem na trailerze, mówię, wow, oni ze sobą walczą, mówię, przecież ten go zabije. A ja mam problem z wagą, powiem ci, kurwa. To znaczy? No problem mam.